Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będę sobie jeździł wyzwania. Znaczy, takie w jeździe dowolnej są jakieś wyzwania. Ja sobie chcę to pojeździć. Trzeba wyszukać swoją ekipę. Znaczy, gra dobierze automatycznie jakąś nam ekipę, żebyśmy się tam z nią zmagali. Właściwie to mogę też wziąć udział w Submit Qualifier. Kwalifikacji do Submitu 2021 czy 2 po prostu, nie wiem czy co to jest, 21, 18, 21, to są kwalifikacje. No dobra, nieważne. O! Okej, one już się skończyły. Shit! Coś wygrałem? Dupę, nic nie wygrałem. Nie, dlatego, że nie brałem w tym udziału, po prostu brałem sobie udział w tych... tych wszystkich wyzwaniach, tak? Ale ja widzę, że tu nie ma teraz tych kwalifikacji do submitu. No jak to tak? Jak to tak? Wszystkie zablokowane. Cholera. No ale dobra, wiecie co? Ja chcę sobie porobić te właśnie wyzwania w jeździe dowolnej i wyczyny w jeździe dowolnej konkretnie. Myk, tylko trzeba znaleźć ekipę. O, i teraz szukam ekipy. Przejdź, no i tutaj mamy osiąganie takich różnych fajnych celów, tak? To będzie akurat łatwe do zrobienia dragsterem, bo on jest bardzo szybki. Więc różne tego typu wyzwania są. I najlepiej, właśnie najfajniej robi się je w ekipie. I teraz mi gra dopiera prawdopodobnie jakąś ekipę i zaraz coś tam znajdzie. O, proszę, już znalazło. Także bardzo fajnie to działa. O, już znalazło jednego gracza, ale coś go chyba wywaliło, albo on coś tam obserwuje. Trzeciego wczytuje. A ja już wyzwanie sobie kończę. Dlatego to fajnie tutaj działa, jeśli chodzi o te wyczyny. No niestety, auć. Niestety PvP działa jak działa. Czyli w sumie powiem tak. Będę jechał PvP, ale dopiero na samym końcu odcinka, z tego względu, że przeważnie na PvP mnie wywala. No. I żeby nie wywaliło mnie na początku, no to będzie wywali mnie na końcu i tyle. Osiągnij 125 km na godzinę. Okej, muszę mijać samochody blisko, chybiać się o włos. Najlepiej to się robi w mieście, no bo to jest cel osobisty, więc tak, najszybciej będzie się przenieść po prostu do na przykład Las Vegas i powiedzmy tu, tutaj. Noż, zawsze mi się ten znacznik ustawia. O, i fajnie, dołączył nowy gracz. No, czy mnie tu teleport nie, czy też nie? No, jestem, dobra. Okej, wyzwanie chyba się skończyło. O, i teraz będziemy mieli aż 4 graczy, czyli pełną ekipę, i będziemy robić sobie te wyczyny. Bardzo, bardzo szybko się to utworzyło. Bardzo się cieszę. Ładnie nam to pójdzie. Poziom wyczynu drugi. Nie wiem, co te poziomy oznaczają za bardzo. Mam nadzieję, że ktoś mi w komentarzu wytłumaczy. Ja tak w The Crew nie gram za często, ale ostatnio właśnie sobie grałem i tak myślę, a nagram odcinek, ale. Przed nagraniem myślę sobie, a pojeżdżę trochę, żeby się nauczyć grać. I kurde, gram, gram i gram i normalnie 2 godziny nie moje, nie? Także nie udało mi się wtedy nic nagrać, ale było fajnie, dobra. Przez 12 sekund muszę jechać tyle kilometrów na godzinę, chyba. To jest cel ekipy, więc zaraz koniec, koniec. Pięknie. Coś za cicho ta gra jest. Muszę sobie głośniej dać, okej. No i dobra, i co dalej? Przejdź 800 metrów. Gracz anulował. Coś się podziało. Aha, ktoś opuścił ekipę, a więc będziemy musieli te wyczyny zaczynać od nowa, zdaje się. Podjadę sobie do pozostałych członków ekipy i będziemy sobie razem te wyczyny robić, myślę. To jest fajne, bo podczas tych wyczynów można sobie w każdej chwili zmieniać samochód. Na przykład, jeśli trzeba zrobić coś w terenie, no to bez problemu można sobie zmienić samochód na rajdowy. Albo na jakiś offroadowy, jeśli jesteś na, nie wiem, prostej drodze, możesz wziąć dragstera, jeśli musisz driftować, bierzesz samochód do driftowania. Jeśli nie musisz stawać na kole, no to bierzesz oczywiście motocykl. Fajna sprawa. I tutaj mamy właśnie całą ekipę, zebrała się w jednym miejscu. Zobaczymy, czy od razu ich samochody się wczytały. Siema, mamy tak, Bentleya, mamy Aventadora i mamy Kawasaki Ninja. No, i teraz co? No, wyczyny chyba lecimy. Ja jestem hersztem bandy, zdaje się, czy nie?
Twój wynik powiązany jest z wynikiem ekipy. Dobra. No to gaz. Fajnie, zebrało nam taką fajną ekipę. Nie znam tych ludzi, naprawdę. Whee! Oj, motocyklista tutaj. Ups, ups. To nie jest najlepsze miejsce, bo jeszcze jest taka wąska uliczka, gdzie naprawdę bardzo szybko można nabić tego typu wyczyn. Moja Pagani Huayra jest teraz najszybszym samochodem w garażu. Prawa strona drogi. Wszyscy członkowie muszą osiągnąć cel. 800 metrów, niecały kilometr. Może uda się wygrać tym razem? No na razie idzie mi najszybciej. Jest. Dobra, zmienię sobie może na torówkę, na mojego Nissana GT-R R34. To już właściwie mało z tego Nissana zostało. No ale umówmy się, że coś tam jednak zostało. Idziemy tam do ekipy. O kurde, dobra, jednak muszę zmienić na motocykl szybko. Motocykle szybko. Nie mogę nigdy ich znaleźć, są. Ach, ktoś jednak tam był chyba lepszy ode mnie, no. 9% tylko zaliczyłem tym razem. To jest mój Ducati Monster. Mi się strasznie podobają nakedy, jeśli chodzi o motocykle. Chociaż, no właśnie, tutaj też taka historia. Ostatnio spotkałem bardzo doświadczonego motocyklistę, który sporo już przejeździł na motocyklach, miał sporo motocykli. No i mówił, że nakedy są fajne, fajnie wyglądają, ok, ale no, gdy trzeba jechać gdzieś naprawdę daleko i jedziesz ponad tam, nie wiem, 180 na godzinę, no to boli kark przede wszystkim, bo opór powietrza jest naprawdę spory i jeździ się, no, niewygodnie. Niewygodnie, więc mówił, że jednak owiewki są bardzo fajne do takich dłuższych tras. To bardzo ciekawe. Opowiadał też właśnie o motocyklu. Nie wiem, czy on go ma, czy opowiadał o jakimś innym, nie bardzo go zrozumiałem wtedy, ale ale opowiadał właśnie o motocyklu, który miał bezsprzęgłową zmianę biegów. To było bardzo fajne. Opowiadał o takim specjalnym układzie scalonym, który jest montowany właśnie w tych motocyklach. Nie pamiętam, czy to były Hondy, czy to coś innego było, ale te układy scalone na chwilę jakby odcinały zapłon, na ułamki sekund odcinały zapłon w tym motocyklu, przez co mogły się te zębatki od razu przełączyć, tak? Także wyobraź sobie, że ciśniesz gaz do końca, cały czas naciskasz zmianę biegów bez sprzęgła i git, tak? I ci się ładnie zmienia idealnie bieg. Dobra, kto jest w ogóle szefem? Czy ja jestem szefem, bo tak nie spojrzałem? Tak, ja jestem szefem, więc oni muszą blisko mnie driftować. Muszę do nich tam podjechać. Okej. Okay. Ups, ups. Może pojedźmy tutaj, jest lotnisko. Będzie nam łatwiej. O, właśnie. Tutaj powinni sobie przyjechać do mnie. Tu jest duży plac, gdzie można sobie ładnie driftować, ale chyba nie załapali, o co chodzi. Jednego gracza wywaliło, on tam jakoś dziwnie dużo punktów miał. Widzieliście na tym poprzednim wyzwaniu, wszyscy mieli tam po 0, nagle 6000, nie wiem, o co to chodziło. Czy to jakiś bug był, nie mam pojęcia. O, może sobie tryb zdjęcia włączę na chwilę. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? Może jakieś wyzwanko, nie wiem, oni chyba wszyscy mają to, co mnie interesuje, czyli dodatek. Okej, okay, wyślij wyzwanie. Ja sobie szybko zmienię auto. Ojej, nie to. Szybko auto, szybko. Wezmę sobie Gallardo. Dobra, ktoś tutaj jeszcze się decyduje. O nie! Nie chce z nami jechać, no to nie fajnie. No a tutaj mamy taki fajny wyścig. Myślę, że fajny, zobaczymy, jak się będzie jechało. Gallardo moje nie jest zbyt szybkie. O, teraz właśnie mamy możliwość wyboru samochodu, to jest świetne. Ja wezmę sobie... No właśnie, mam tego Gallardo, ale ja wiem... No dobra, wezmę, chociaż tutaj... Kurde, dobra, Pagani biorę, bo tutaj jest taka długa prosta i raczej nie będziemy dużo skręcać, a więc bierzemy Pagani Huayra. Go!
Niestety ściga się tylko jeden koleś ze mną. Wziął motocykl w dodatku, a to cwaniaczek. Grzejemy za nim. Ciekawe, czy za motocyklem strumień też działa. Rozbił się. Zobaczymy, ile moja Wyla wyciągnie. Woo! Mało brakowało. No, Pagani jest dobra, dobra jest. Koleś został tam z tyłu, mogłem wziąć też motocykl, nie wiedziałem, że on chce. O, goni, goni! Ostro goni, zobaczcie! Zaraz złapie mój strumień i będzie po... Ole, zapieprza! Pieprzony! Dobra, trzeba dać mu się wyprzedzić. I wziąć go przed... Ole, pruje! Ja, dziękuję. Dalej, 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 Lucek! Meta nieopodal. A jak widzicie teraz przewagę samochodów nad motocyklami, zdecydowanie mniej prędkości się traci. Motocyklem trzeba bardzo dużo hamować na zakrętach, ale za to przyspieszenie mają niezłe. No i Kawasaki Ninja w sumie też ma dobrą prędkość maksymalną. Ale okej, tu jest już meta. I uwaga, o, tu nie można skrócić, fuck! On chyba też to załapał i wygra, kurde, na sam koniec przegrałem, niezły był. Może jakaś kasa wpadnie za to chociaż. Dobra, jest wyścig. Ach, kuźwa. Tak się jakoś dziwnie wyznaczyło, co? 1420 baksów. No i co? Jedziemy wyczyny dalej. Skocz na 130 metrów. Musimy znaleźć skocznię. Gdzie? To gdzieś na mapce powinno być zaznaczone. Jest. Moment. Ojej, musimy jechać. A tutaj, o widzicie, tu są zaznaczone właśnie te skocznie, tu jest jedna. Musimy skoczyć. Gdzie, jak ona tu jest ustawiona? A, w ten sposób. No to potrzebujemy tu chyba offroadowca, ale spróbuję moją Pagani. O! Znowu jakiś koleś do nas dołącza. No tu co chwilę ktoś dołącza. To takie trochę może denerwujące, bo masz już jedno wyzwanie, chcesz je robić, a tu nagle ktoś inny się wbija, te. Gdzie ta skocznia? Tutaj jest, jaka ukryta. No, i jednak nie dołączył. No to co, jeszcze raz. Oczekiwanie, następny wyczyn. Okej, spoko. Wszyscy się teleportowali do mnie. Zniszczę obiekty. O! 70 obiektów. To tutaj jakby można to zrobić. Ale najlepiej też w mieście. O nie, tutaj jest sporo płotków. To będzie spoko. A czemu mi się nie niszczą? Znaczy nie nabija mi procentów. What the fuck? Ale dziwne. To ja nie jestem szefem ekipy? Ja jestem szefem ekipy. No chodźcie, tu mamy fajne płotki. O! No teraz się... Nie, no nie nabija się nic! Czemu te obiekty się nie nabijają? O co chodzi? To... co? Nie mam pytań, nie mam pytań. Serio. Chyba włos, prawa strona drogi. No dobra, spróbujemy. Dojedziemy sobie szybciusio do miasta. Do Las Vegas. No i czemu mi się nie zalicza? What the hell? Dobra, teraz zaliczę, bo jechałem po prawej. Takie o włos, ja wiem, czy to o włos. Z dobre 1,5 metra miałem od niego. Musimy jechać na szerokiej drodze i wyprzedzać. Dobra, jest. O, proszę, jak ładnie. Gicior, i tutaj zaliczymy. ...60% już jest. To jest cel ekipy, więc już powinno być, jest zaliczone. Trochę mi buja tą moją Wyrą.
No czemu ten koleś znowu tutaj dobija? No, cały czas go zaprasza i jakoś nie może doprosić, a on nie chce zaakceptować czy coś. Ja bym go wywalił z tej ekipy. Moment, ja tu jestem hersztem bandy, powinienem móc to zrobić. A tu mamy... O, monster! Yeah! Pierwszy wyczyn z monsterami, super. Zniszcz obiekty. Wow. Dobra, tu za dużo tych obiektów nie ma. Warto się tepnąć do miasta szybciusio. I tutaj czegoś poszukać. Zdaje się, że na lotnisku jest sporo różnych ogrodzeń i tego typu badziewi, więc lotnisko. I jesteśmy. Tutaj będzie naprawdę co niszczyć, ale widzę, że zanim ja tutaj zacznę coś niszczyć, to oni już ogarną temat. Patrzcie, ile tutaj tego jest. Super jest ten monster. To jest Chevrolet Silverado. No jest naprawdę świetny, jest ogromny. Koniecznie zobaczcie sobie odcinek, gdzie właśnie tuninguję sobie ten samochód na monstera. Udaje się... osiągnij... O kurde, dobra, to nie jest samochód do tego. Co chwilę trzeba tutaj zmieniać, ale to nic. O, weźmy sobie torowego Mercedesa. Wow! Dobra. Mamy to. Czekaj. Aha, dobra, spoko. Tutaj muszę jechać. To jest cel osobisty. To jest bardzo fajny Mercedes. Kurde, jak on wygląda w ogóle. Kozacki. A czy wersja torowa nie do końca mi się podoba? Kurde. Ale i tak kozacki. Ostatnio Mercedesy tak mi się zajebiście podobają. Nie podoba mi się styl tych wszystkich owiewek. Troszeczkę. Przód jest ok. Przód jest do zaakceptowania, ale ten tył jakoś tak mi nie pasuje. Już za bardzo podchodzi pod to GT3. Właściwie to są właśnie wersje torowe, więc można by powiedzieć, że to są właśnie wersje GT3 tych samochodów. No ale i tak jakoś mi to nie pasuje. No, wolałbym, żeby ten samochód był bardziej taki uliczny niż torowy. No ale to moje zdanie, jestem wychowany na NFS-ach, także... No, tak, tuning uliczny to jest moja liga. Ale dobra, spoko. To mamy zaliczone. Jeden koleś chyba nie wie, o co chodzi. Nie przejechał. Nie jechał nawet 260 km na godzinę, to źle. Przez niego możemy nie zaliczyć tego wyzwania. To jest zresztą ten sam koleś, który nie ogarnia, także smutek. Ja się do nich tepnę. To zawsze fajnie jest w grupie. Nie wiem, może jest AFK albo coś. Tak, on się tu kręci w kółko po prostu. Skocz w przeciągu 8. A, trzeba skakać, lecieć. Ach, kuźwa. Dobra, weźmiemy sobie Ducati Diavela, ale tym razem na wyczyn. I poszukamy jakiejś skoczni. Chyba jest niedaleko. Z tyłu też gdzieś tam jest, ale tu mamy fajne skocznie. No, ciekawe też, czy można użyć do tych skoków. O, ale go wybiło, o kurde. Ciekawe, czy można do tych skoków użyć też jakiejś skały, żeby się wybić do góry. Przeważnie z motocykla się spada, jeśli się uderzy w coś tak twardego jak skała. A tu są takie specjalne skocznie i można je wykorzystać, ale kiedyś na pewno będzie trzeba też spróbować jakichś tam przepaści albo czegoś innego. Dobra, 51% już mam. Ach, prawie się udało. O kurde. Się mnie tam minął na włos. 71%. Cele ekipy są spoko, bo nie każdy gracz właśnie ogarnie, że trzeba, że każdy musi zrobić na przykład celem osobistym jest tak jak wtedy było osiągnięcie prędkości 270 km na godzinę. No to tam jeden nie ogarnął, że tak trzeba. A spróbujemy driftować teraz seryjnym autem. O właśnie, wiecie co musimy zrobić? Dobrze, że mi przypomnieliście. Kończymy sobie to wyzwanie. Cholera, bardzo ciężko. Ale moment, ja już prawie to zaliczyłem, więc spoko. To jest Chevy GT500. Wspaniały samochód. W sumie obejrzałbym jeszcze raz film 60 sekund.
Tam są same takie zajebiste fury. Bez kitu. Yeah. Wspaniały model. Kurde no. Muszę się aż herbatki napić. 1080 baksów. Te nagrody, jak widzicie, są coraz większe, coraz wyższe. W miarę jak postępuje poziom tych wyczynów. Zjeść z góry przez 70 metrów. Wszyscy członkowie muszą osiągnąć cel. Moment. Musimy znaleźć w takim razie jakieś wzgórze. To tutaj będzie na przykład. No, tu powinienem to zaliczyć. Nie wiem, czy to o to chodzi, bo to widzicie, że to tłumaczenie jest takie... no, nie wiem, na odwal się chyba zrobione. Naprawdę, to jest straszne. I trzeba się w większości rzeczy samemu domyślać. A ja wezmę sobie Monstera. Lubię nim jeździć, jest świetny. Dobra, jednak tutaj akurat się zgadza, to jest cel osobisty, każdy zaczął to ogarniać. Mogę jechać przełajowo, mogę jechać po drodze. Zobaczcie, jak tu pięknie to zawieszenie chodzi, to jest absolutnie świetne, co twórcy The Crew zrobili z tymi samochodami, no. Kurde, zupełnie jak w Spin Tires, naprawdę. Świetna sprawa. I widać nawet, jak się obraca wał napędowy. Widzicie? Chociaż tego no nie do końca powinno być widać, bo on niby tak z jednej strony jest ubłocony, ale z drugiej strony też dobrze, jak się tam obraca, jak widać, że się obraca. Dobra, widzę, że oni trochę wciula walą. Jeden gościu w 94% tylko wykonał, ale czasami tak się zdarza, że jednemu się nie uda. Dobra, wszyscy muszą się koło mnie tepnąć teraz. Więc najlepiej być w jednym miejscu, muszą się do mnie teleportować, bo ja jestem szefem ekipy. Wyczyn 10. Powinni mnie znaleźć za moment, chyba że ja się do nich tepnę. Mam nadzieję, że nie będą jechać do mnie. Kurde, jadą do mnie, Jesus. Dobra, spoko. Takie trochę nieogary. Dobra. Zróbmy to, cel ekipy. Oh yeah. Tutaj ktoś motorkiem, tutaj ktoś samochodem jakimś sportowym, tutaj ktoś monster truckiem. To jest piękne właśnie w The Crew. To jest Skyline, powinien mnie zaraz wyprzedzić. Ile ja jadę? 202 km na godzinę. Monster truckiem, wyobrażacie sobie w rzeczywistości? Niesamowite. Wyczyn wykonany, yeah! Przyczyniłem się tylko w 10%? To bardzo dziwne. Jak poleciał. O, też mam ten samochód. Selerka. Dobra, weźmiemy sobie wyczynowego. Co musimy tu zrobić? O, to nie jest najlepszy motocykl do tego. Ale jakoś ogarnę. Wszyscy jadą właśnie na kole. Yeah! Udało się. 100%. No i teraz co? Zniszcz obiekty. Jesus. Wersji Monster. Oh yeah, to lubimy. No to co, lotnisko? Proszę państwa. O, tu jest dużo tego badziewia. Dobra. No i niszczymy płotki po kolei. Patrzcie na to. Oh yeah. I od razu Lucek wysuwa się na prowadzenie. Wow, znowu samolot. Także widzicie, coraz większe te nagrody są. Ja nie wiem do jakiego poziomu moglibyśmy dojść, robiąc te takie wyczyny, bo jeszcze do jakiegoś tam 20 nie doszedłem. A ten poziom resetuje się za każdym razem. Dobra, lepiej zmienić samochód, bo tym się słabo driftuje. Weźmy sobie teraz mój driftowóz, czyli Chevroleta C7. Korwetkę C7.
To jest cel ekipy. Ojej, na razie idzie mi najsłabiej. Ale udało się wykonać. No i zobaczymy jeszcze na poziomie 11, ile tej kasy będzie. Tutaj chyba się nie zdobywa jakiejś większej ligi na tych wyczynach, także... Dobra, a teraz tak dla odmiany wezmę sobie offroadowego mojego KTM-a i musimy gdzieś wyskoczyć. Czy w mieście są jakieś skocznie? Nie ma, ale jest tu. Może tutaj pójdziemy sobie tym razem. Myku, myk. Zobaczmy. O, tamta skocznia będzie spoko, bo jest na takim małym zboczu. I tu powinniśmy zrobić taki ładny, długi skok, myślę. O kurde, ktoś tam... Zostało tylko 2 sekundy, ja już nie skoczę. No skręcaj, żeś ty! Yeah! Udało się! Ojej! Nawet miałem, nawet byłem na drugiej pozycji, to bardzo ciekawe. Okej. 36 samochodów. I to jest cel ekipy. Okej, spoko, spróbujmy. To się może udać. Fajna jest ta kamera z motocykla. Tylko trochę trzęsie czasami, tak dziwnie. Nie powinno tak być. No i tu jest za mało tych trafików. No, trzeba się przenieść do miasta znowu. Ale tym razem może to Los Angeles. No, tutaj powinno być sporo tego dziadostwa. Do omijania. Co to w ogóle jest za ten plac taki duży? Kopalnia odkrywkowa. O, patrzcie. Tylko trzeba się rozpędzić i będzie można ich mijać. Uwaga. Dobra, zostało 31 sekund. Więc trzeba sprężyć poślady. Proszę bardzo, jak się szybko zalicza. Myku, myk, myku, myk. Zaliczone. No i dobra, mamy 11 poziom zrobiony. Zobaczymy, ile teraz kasy będzie z tego. 1260 baksów. Wiecie co, ja wychodzę z tej ekipy. Nie chce mi się już tego wyczynu robić na tym poziomie 12. Nie wiem, co w ogóle jest za te wszystkie poziomy, więc ja opuszczam. I czas tuningować nowy samochód. I będzie to Chevy GT500, ale nie będzie to model, który wam już pokazywałem w tym odcinku. Będzie to model, który sobie kupiłem niedawno. To nie jest ten. Na samym dole powinien być. Gdzieś tu powinien być. Nie ma go? A to dziwne. O, jest! 2013. I to jest świetny wóz. Ja go chcę zrobić sobie na wyczyn. Naprawdę wygląda przeszklony dach. Moje marzenie, jeśli chodzi o wóz. No, wyobraźcie sobie, jechałem ostatnio właśnie sobie autem w nocy i widziałem bardzo dużo gwiazd. To było gdzieś na jakiejś wiosce. W górach, czyste powietrze, zero jakiejś tam mgły, zero wszystkiego, te. I normalnie, jakbym miał przeszklony dach, te wszystkie gwiazdy byłoby widać. Ach, super sprawa. Chociaż oczywiście lepiej patrzeć na drogę podczas jazdy niż na gwiazdy. No ale i tak widok byłby naprawdę świetny. No a poza tym Chevy GT500, 2013 rocznik, to jest cud sam w sobie, wygląda przepięknie. Jest to nieco poszerzona wersja Forda Mustanga z 2013 czy 2012 roku. Poszerzona i chyba też ma lepszy pakiet napędowy, tak myślę. No i troszeczkę widzicie, że zmiany są. Jest taki dodany spoiler z tyłu, chyba też inny zderzak i inne wloty powietrza z przodu. No i oczywiście znaczek Kobry. Wydaje mi się, że też troszeczkę inny grill. No i oczywiście też maska, poszerzony i dach oszklony. Nie wiem, czy oszklony dach jest w opcji Forda Mustanga. Nie wnikam. Mnie interesuje teraz, aby stuningować ten samochód na wyczyn, bo chyba tylko na wyczyn go sobie zrobić można. Mam trochę kasy, bardzo chętnie zobaczę, co się da zrobić z tego już i tak potwora. Miałem jeszcze PVP pośmigać, ale już dzisiaj chyba nie zdążę.
Proszę bardzo, 22 tysiące. Pięknie. No i zrobimy sobie z tego samochodu koksa. O, proszę. Super. Zobaczymy, co się da z nim zrobić. Moment, moment, moment. Kolekcja. Tak, tylko wersję wyczynową można mieć. Więc miejmy nadzieję, że tych opcji tuningowych czy modyfikacji będzie sporo. Zmienię sobie kolorek na jakiś inny. Ojej, spoiler. No nie jest jeszcze taki zły, mogłyby być gorsze. Ten kolor taki buraczkowy, co? Podoba mi się. Niech sobie będzie. Naklejki. Ubisoft. Oh fuck. Patrzcie, jaka droga naklejka. Nie no, na takie rzeczy to mnie nie stać. Retro jakieś, coś. Tu mamy coś tańszego. One, te tańsze naklejki wcale nie są takie jakoś super gorsze. Moim zdaniem są też spoko. No niektóre to przesada w ogóle, takie drogie, że szok. Nie chcę, żeby mi się jakoś tam źle z tyłu nałożyło. O, o, o. No, te naklejki są takie dosyć fajne cenowo. I wcale nie najgorsze. Trzeba coś dobrać właśnie do tego mojego Chevy. To mi się podoba. Wnętrze. Chciałbym, żeby deska rozdzielcza się zmieniła troszeczkę. Za jasno nie... A te zegary są takie białe. No to dajmy takie coś. Przedni zderzak. O kurde, można wziąć fabryczny. Uho! Ale fajne światełka. Patrzcie, jaka różnica. Reflektory w sensie. Tutaj mamy dodatkowo owiewki jeszcze. Tutaj trochę inne owiewki. Ja wiem, moim zdaniem trochę za groźnie to wygląda. Ten samochód... O, to mi się podoba bardzo. Kurde, jak on wygląda. Dobra, tył. Takie coś. To czarne mi się podobało. Wykończenie. O, ho, 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 ho. Proszę państwa, tu mamy coś takiego. Zobaczę. Nie, te owiewki mi tu jakoś nie pasują. Fakt, to jest wersja wyczynowa, więc nawet... Powinno tak trochę być, ale... O, o, o. I to jest gicior. Biorę to. A, tam mamy... Dobra, to pasuje bardziej. No i felgi. Oficjalne są spoko. Jezdnia... Jezdnia 2? Co to za jezdnia 2? Jakieś nowe felgi? Te są spoko, biorę je. Lusterka. Fajne, podoba mi się. Spoiler. Tu możemy dać standardowy, możemy dać tak. Proszę państwa. Jak ja uwielbiam ten styl spoilerów doczepianych z tyłu. On nie jest tak do końca doczepiany z tyłu, ale i tak wygląda fajnie. No i maska. Konkrecik. Ja bym dał może z włókna, moment. O tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Damy z włókna, ale zrobimy inną rzecz. Damy sobie inny kolorek. Nieoficjalny. Wow, jak ten samochód wygląda. No umrę zaraz. Chciałbym, żeby troszeczkę niższy był. Ten prześwit jest dosyć spory. No ale... Ciul tam. Dobra, instalujemy wszystko. Premia do przyczepności. Ostatnie części do hamowania. Tyle, ile nam starczy. No wiadomo, że wszystkiego nie kupię. Już mam trochę deficyt kasy. Jeszcze tylko jedną część się uda kupić chyba. No. Ale i tak, ponad 1000 punktów to jest naprawdę ok. Mamy takiego Chevy GT500. Ach, ależ on wygląda pięknie. Bardzo mi się podoba. Przejada się nim kawałek, zobaczymy, co potrafi. Wow.
Cuda na kiju, robimy fotę. To jest świetne. O kurde. Pełna pojeździe zero, wszystko zero. Damy troszeczkę inną porę dnia. Wow, ale te światła wyglądają. Może wschód. Och. Spuszczę się zaraz. Nie wiem, ale to ujęcie dosyć takie ciekawe było. Okej. Saturacja. Rozmycie ruchu, tutaj nie mamy rozmycia, ale ostrość możemy sobie rozmyć trochę. Okej. A, nie na tym mi zależało. Nie, odległość jest okej. No jest okej. Nie wiem, ja tego nie czaję, to jest chyba też zbugowane jakieś. Nie wiem. Dobra, filtry. Kurde, ten efekt, tryb robienia zdjęć jest zdecydowanie lepszy niż w najnowszym NFS-ie. Możecie sobie też zobaczyć u mnie filmik, jak to wygląda. Moim zdaniem jest naprawdę lepiej. Okej. Nie, tego nie daje. Dobra, logo możemy włączyć, wyłączyć. Loga nie chcę. Siatka też niepotrzebna. Ja bym tutaj przybliżenie dał jeszcze trochę. Chociaż może... Kurde. Wow, ten co... Ale boski on jest. Kurde no. Nie wiem, z której strony mu zdjęcie zrobić. Chyba z każdej zrobię. Ale od przodu wygląda zdecydowanie chyba najlepiej. Zdecydowanie chyba. No. Trzeba się zdecydować, czy chyba, czy zdecydowanie. Ach. Dobra. Nie wiem, jak się tu ustawić. Nie wiem jak, no. Chcę ten przód uchwycić, bo jest świetny. O, jest git. O, subcio. Dobra. Jak się tu robi fotę? Spójrz. Nie, to nie. Góra, dół, wyjdź. Przywróć domyślne. Ale zapomniałem, jak się robiło te foty. Czy to się w ogóle robiło foty? A, wiem. Chyba F12, z tego co ktoś mi tam mówił. Albo print screen, nie mam pojęcia. Ale kozak, no ten samochód po prostu wygląda. Ach. Zobaczmy w środku. Wow, ten dach jest świetny. Można się spojrzeć do góry? Trochę można, ale tak niewiele. Z tyłu, no nie wiem, czy ci pasażerowie mają trochę miejsca. Zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. Nie wiem, to są chyba fotele na zakupy, albo dla dzieci ewentualnie. Nie wiem, czy tam fotelik dla dzieci by się zmieścił. Tam chyba tylko osoba 90 cm by się zmieściła, czyli jakieś dziecko. A ja bym się bał wozić dziecko w takim samochodzie. Serio. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Zniszczyłem samochodzik, ale w dekrucie się samo naprawia. Super. Zapraszam was na kolejne, jeśli wam się podobało. Jeśli chcecie więcej odcinków z Dekru, subskrybujcie kanał, dajcie lajki, żebym wiedział, że seria wam się podoba. Do zobaczenia następnym razem, pa pa.